Dzień dobry Państwu ponownie. Spotykamy się na kolejnej odsłonie tychże wykładów poświęconych literaturze i kulturze w nauczaniu języka polskiego jako obcego, jako drugiego. Przypominam Państwu, że na poprzednim wykładzie prezentowałem Państwu pewien cykl zajęć, cykl tekstów budujący tenże cykl zajęć, związany z rolą, znaczeniem kultury ogólnoświatowej, kultury uniwersalnej w procesach integracyjnych, w procesach budowania pewnej wspólnoty myślenia, wspólnoty postrzegania świata. Cykl, który możemy wykorzystać na różnych poziomach kształcenia, na różnych poziomach edukacyjnych, w edukacji dzieci, młodzieży, ale również w edukacji studentów. To, co było istotne i na co starałem się Państwu zwracać uwagę na poprzednim wykładzie, wiązało się z ideą myślenia o integrowaniu przez pryzmat pewnych figur kulturowych, figur długiego trwania, funkcjonujących w ogólnym obiegu kulturowym, pozwalających się rozpoznawać pod różną szerokością geograficzną, oczywiście również istotnych dla polskiej kultury. Figur, które mogą oczywiście oprócz dociekań natury egzystencjalnej prowadzić do konstatacji, którą dałoby się sformułować w następujący sposób. Szukając przestrzeni wspólnych w myśleniu, szukając przestrzeni wspólnych w poznawaniu świata, możemy w kulturze jako takiej, rozumianej na poziomie najbardziej ogólnym, znaleźć takie znaki kulturowe, takie miejsca, które odsłonią pewną wspólną przestrzeń myślenia, pewną wspólną przestrzeń rozumienia drugiego człowieka, pewne mechanizmy, które są mechanizmami uniwersalnymi. Nie zależą od tego, w jakim kraju mieszkamy, nie zależą od tego, w jakim miejscu na świecie mieszkamy. Ten cykl zajęć, który ostatnio Państwu proponowałem, zogniskowany wokół kultury, figury kulturowej Sfinksa. Przypominam Państwu, że myślenie o Sfinksie prowadziło do rozumienia go jako pewnego znaku, który skrywa w sobie tajemnicę ludzkiego istnienia, pewną zagadkę egzystencji, zarówno w tym wymiarze cielesnym, fizycznym, powiązanym z przemijaniem, ale także zagadkę związaną z duchowym wymiarem bycia człowiekiem. A zatem ta figura i ten cykl zajęć, który Państwu zaproponowałem, oparty na ikonografii, oparty na micie w wersji Jana Parandowskiego, ale przede wszystkim skonkretyzowany w tekście Cypriana Kamila Norwida Sfinks, on pokazywał jakby taką przestrzeń do tego, aby rozmawiać o wspólnych problemach istotnych z perspektywy antropocentrycznej, tak? Jakby nie oglądając się na przynależność i na tożsamość narodową. Oczywiście ten sposób myślenia, ten sposób projektowania dydaktycznego odsłania jedną z dróg. Jedną z dróg wykorzystywania literatury i kultury w procesach integracyjnych. Jedną z dróg zbliżania obcokrajowców do tego, aby mogli w naszym kraju poczuć się dobrze, aby mogli odnaleźć drogi, możliwości do zbliżenia się z przedstawicielami narodu na terenie, którego przebywają, tak? Aby mogli przełamywać pewne myślenie stereotypami,
że oto ja, będąc tutaj, jestem inny i że w gruncie rzeczy więcej mnie dzieli od mieszkańców tego kraju niż łączy. Ten cykl miał przekonać także o tym, że na poziomie myślenia o człowieku jako takim, na poziomie dociekań humanistycznych, zdecydowanie bliżej nam jest do pewnej wspólnoty niż do poczucia inności i odrębności. Oczywiście poczucie inności i odrębności jest elementem no jak najbardziej też istniejącym i oczywistym, co do tego to nie mamy żadnej wątpliwości. Trudno byłoby postawić taką tezę, że integrowanie w przestrzeni kulturowej musi przejawiać się odrzuceniem pewnej własnej tożsamości narodowej, ale raczej zakłada ideę taką, aby owa tożsamość narodowa mogła stać się jakimś elementem składowym czegoś szerszego. I ten cykl zajęć, mam nadzieję, że Państwa przekonał do tego, że taki sposób myślenia jest możliwy. Oczywiście kluczowa tutaj będzie jak najbardziej weryfikacja tego, kiedy Państwo, jeżeli uznacie to za właściwe, za stosowne, przeniesie ten cykl zajęć, który Państwu proponowałem, czy to na lekcje ze swoimi uczniami, czy też do sali uniwersyteckiej na zajęcia ze swoimi studentami. Proszę Państwa, dzisiaj druga odsłona tego zdążania ku procesom integrowania, mianowicie kwestia kultury narodowej w owych procesach integrowania. Zatem, jak wskazuje ten slajd, który Państwo widzicie na ekranach swoich komputerów, no, chodziłoby tutaj o to, żeby poszukać w naszej przestrzeni kulturowej pewnych tekstów, które z jednej strony niewolne będą od zobowiązań, które przedstawiłem Państwu ostatnio, to znaczy pozwolą się integrować na szerszym polu kulturowym, ale jednocześnie będą drogą, będą źródłem do odsłaniania tego, co w literaturze i kulturze polskiej jest takie, które my lubimy uznawać jako swoje. My lubimy uznawać jako własne. Co oczywiście znowuż może być pewnego rodzaju uproszczeniem, ponieważ no tak to już bywa, że określone kultury narodowe absorbują pewne elementy z kultury jako takiej, rozumianej w sposób ogólny, przyjmują jako swoje i w pewien sposób zawłaszczają. Takich znaków kulturowych oczywiście mamy sporo. Takim przykładem, który gdzieś też tutaj się pojawi na tych naszych zajęciach w odniesieniu do konkretnego tekstu, jest chociażby ten bocian, tak? Bocian w barwach biało-czerwony, który jest przez nas uznawany za ptaka polskiego, którego ubarwienie jakby dodatkowo wskazuje na jego przynależność narodową. I myślę, że takich elementów w naszej kulturze znajdziemy sporo. Prawdopodobnie, gdyby się tak przyjrzeć genezie kulturowych tychże elementów, no to dostrzeglibyśmy, że mimo iż w pewien sposób są one zawłaszczane przez kulturę narodową, no to śmiało możemy dostrzec ich istnienie i obecność w wielu innych kulturach. Przypominam Państwu też, że przy okazji tego ostatniego cyklu zajęć, przyglądając się wyimkowi mitu w wersji Jana Parandowskiego, starałem się Państwu pokazać, że ten motyw zagadki Sfinksa, on kulturowo bywa eksplorowany w rozmaity sposób. Przypomniałem Państwu Hobbita Tolkienowskiego, gdzie ten pojedynek na zagadki odbywał się pomiędzy Gollumem a Bilbo Bagginsem. Chciałem Państwu też zwrócić uwagę na pewną zbieżność sytuacji fabularnej ukazanej w micie, chociażby z naszą legendą o smoku wawelskim.
A więc ta kwestia pewnego zawłaszczania znaków kulturowych, ona nie jest niczym niecodziennym, natomiast dobrze jest mieć świadomość, że te zawłaszczone znaki kulturowe, one też przynależą do jakiegoś szerszego myślowego uniwersum. Ostatnim razem w centrum naszych dociekań analityczno-interpretacyjnych był tekst Cypriana Kamila Norwida, odwołujący się do mitologii, odwołujący się do Biblii. I dzisiaj, pokazując drugą nóżkę procesów integrowania w odniesieniu do literatury i kultury, chciałem znowu Państwu pokazać tekst Norwida. Tekst Norwida bardzo dobrze znany wszystkim polonistom, aczkolwiek dla Norwida w gruncie rzeczy dosyć nietypowy. Proszę zobaczyć. Cyprian Kamil Norwid, Moja piosenka druga. Proszę Państwa, zaznaczyłem, że mamy do czynienia z tekstem bogatej twórczości Norwida, raczej nietypowy. Kiedy prześledzimy poezję Norwida, dostrzeżemy, że pewnym fundamentem, na którym Norwid opiera swoje myślenie, jest sięganie do tego, co w kulturze jest uniwersalne. I przestrzeń mitologii, przestrzeń Biblii jest dla Norwida pewnym niezwykłym i absolutnie podstawowym punktem wyjścia do nadbudowania na nim własnej refleksji. Pamiętamy także, że Norwid, ten może mało romantyczny, jak na tamte czasy romantyk, zazwyczaj ustawiany jest w takim postrzeganiu literaturoznawczym w opozycji do twórczości chociażby Adama Mickiewicza czy Słowackiego. Zresztą niejednokrotnie w jego rozmaitych tekstach możemy znaleźć rozmaite nawiązania do twórczości wieszczów i są to nawiązania na poziomie myślowym, na poziomie semantycznym, zazwyczaj krytyczne. Norwid, będąc pod wrażeniem wielkości poetyckiej i kunsztu obu poetów, jednocześnie dosyć mocno dystansuje się od tego, co Mickiewicz i Słowacki mieli do powiedzenia i od tego, jaki był wpływ ich literatury na kształt społeczeństwa. Natomiast samo społeczeństwo polskie w ocenie Norwida jest odbierane również krytycznie. Zresztą zasługa tutaj, oczywiście mówię ironicznie, jest tu środowiska emigracyjnego, w obrębie którego przez lata otaczał się Norwid, kiedy miał możliwość postrzegania, jak funkcjonuje polska emigracja, kiedy dostrzegał jej hipokryzję, zakłamanie, kiedy sam był próbowany, albo jakoś zaangażował się w działalność polityczną, społeczną rozmaitych stronnictw emigracyjnych, kiedy Norwidowi udało się w pewien sposób uniknąć manipulowania w rozmaite gry polityczne pomiędzy poszczególnymi stronnictwami, no to jednocześnie musiał za to zapłacić bardzo wysoką cenę, padając ofiarą krytyki emigracyjnej. Może nawet nie tyle on sam, ile jego twórczość, co oczywiście miało kolosalny wpływ na kształt życia Norwida, na jego sposób postrzegania. Te sformułowania, które do dzisiaj są wywoływane przez literaturoznawców, że Norwida uznawano za poetę ciemnego, niejasnego, w sposobie wyrażania niezwykle skomplikowanego, to raczej w tym ujęciu tej krytyki emigracyjnej były to sądy bardzo mocne, na tyle mocne, krytyczne, że zaważyły w dużej mierze także na pewny sposób materialnym losie poety na emigracji. Ta teza
Już Norwid jest bardzo krytyczny wobec polskiego społeczeństwa. Ona znajduje chociażby wydźwięk w listach poety, kiedy pokazuje, jakby doceniając być może pewną taką indywidualną wielkość Polaka, dostrzega, że polskie społeczeństwo jest żadne, że polskie społeczeństwo nie zdaje egzaminu jako pewna zbiorowość. Więc w momencie, kiedy Państwo patrzycie na tekst Norwida, na moją piosenkę drugą, mamy wrażenie, że tutaj ten głos Norwida jest zdecydowanie inny. Ta przestrzeń idealizacji opuszczonej ojczyzny, ona tutaj wydaje się sytuować na zupełnie innym biegunie myślenia. Oczywistym jest, że Norwid zdaje sobie sprawę ze słabości ograniczeń polskiego społeczeństwa, wobec Polski jest bardzo krytyczny, ale być może to jest tak, że przychodzi pewien moment w życiu emigranta, kiedy ta jego tęsknota, oderwanie od ojczystego kraju jest tak mocna, że dokonuje się proces mityzacji świata, mityzacji rzeczywistości. A mityzacja oczywiście jest tutaj bardzo mocno powiązana z idealizacją świata, idealizacją rzeczywistości. I w mojej piosce drugiej jakby mamy do czynienia z pewnymi obrazami tego ukochanego kraju, od którego poeta jest oderwany. Chciałoby się powiedzieć, że mamy do czynienia z pewnego rodzaju krajobrazami pamięci. Czyli tym wszystkim, co Norwid niesie w sercu, niesie w umyśle. Są to pewnego rodzaju jego wyobrażenia oparte na bardzo mocnym fundamencie emocjonalnym, które są wywiedzione z jego rodzimego kraju. I oczywiście Norwid, dążąc tutaj do pewnej wyrazistości, opiera tę nostalgiczną refleksję nad krajem, odnosząc się do pewnych jego znaków, powiedzielibyśmy znaków dzisiaj typowych, za pośrednictwem których o tej Polsce sporo rzeczy można powiedzieć. Ta forma piosenki, tak, piosenki, która tutaj nabiera kształtu pewnej modlitwy, wręcz litanii, dodatkowo jakby wzmacnia to poczucie nostalgii, wzmacnia to poczucie poety bycia odosobnionym, odrzuconym, opuszczonym. Tak? Jakby pokazuje, że ta emigracja jest dla niego bardzo trudną i przykrą do zniesienia koniecznością, ale jednocześnie można by powiedzieć, że Norwid emigrant nigdy nie pozwala sobie na emigrację duchem. I ten tekst świadczy, że ten duch Norwida, on gdzieś tam zdąża ku tym krajobrazom ojczystym, ku tym miejscom, ku tym znakom, wspomnieniom, które dla poety są bardzo, bardzo istotne. Dobrze byłoby, proszę Państwa, myśląc o utworze Kamila Norwida w kontekście dydaktycznym, zastanowić się nad jakąś formą jego artystycznej prezentacji. Ja, przygotowując się do tych zajęć, przeprowadziłem taki krótki ogląd tego, co ma nam tutaj do zaoferowania internet, jego zasoby, z których moglibyśmy ewentualnie skorzystać, i znalazłem dwie takie dosyć interesujące wersji artystycznego wykonania mojej piosenki drugiej. Chciałem Państwu tutaj zaprezentować i jedno, i drugie wykonanie, jakby zaznaczając, że wybór jednej z tych dwóch wersji no może inną rolę nieco pełnić. No oczywiście możliwe jest także pokazanie nie tylko jednej wersji mojej piosenki drugiej. Można pokazać dwie, możecie Państwo to jeszcze poszerzyć. Oczywiście pod warunkiem, że będzie to pełniło jakąś funkcję dydaktyczną. Ja Państwu sobie pozwolę tutaj zaprezentować
W takim razie jedno z takich wykonań na razie. Słuchajcie się Państwo w to wykonanie, a potem wrócę do naszego cyklu toku wykładowego. Cyprian Kamil Norwid. Moja piosenka. Druga. Do kraju tego, gdzie kruszyna chleba podnoszą z ziemi przez uszanowanie dla darów nieba. Tęskno mi, panie. Do kraju tego, gdzie winą jest dużą popsować gniazdo na gruszy bocianie, bo wszystkim służą. Tęskno mi, panie. Do kraju tego, gdzie pierwsze ukłony są jak odwieczne Chrystusa wyznanie, bądź pochwalony. Tęskno mi, panie. Tęskno mi jeszcze i do rzeczy innej, której już nie wiem, gdzie leży mieszkanie, równie niewinnej. Tęskno mi, panie. Do beztęsknoty i do bezmyślenia. Do tych, co mają tak za tak, nie za nie, bez światło cienia. Tęskno mi, panie. Tęskno mi owdzie, gdzie któż o mnie stoi. I tak być musi, choć się tak nie stanie. Przyjaźni mojej. Tęskno mi, panie. Dziękuję Państwu za odsłuchanie tego nagrania. Proszę Państwa, to wykonanie Bożeny Adamczyk, ono przede wszystkim ma tutaj na celu jakby poruszenie tej warstwy nostalgicznej. Ewidentnie bardzo emocjonalna interpretacja głosowa, odsłaniająca jakby ten ewidentny duchowy, emocjonalny dyskomfort poety. Może być takim przyczynkiem do tego, żeby spróbować odczytać nastrój utworu, aby odczytać w pewien sposób stan ducha podmiotu mówiącego. Myślę, że nawet gdyby pracy nad tym utworem nie poprzedzać jakimś wyjściem w kierunku sytuacji biograficznej Norwida, to ten emocjonalny charakter tego tekstu jest dobrym zalążkiem do tego, aby rozpocząć lekcyjną, zajęciową rozmowę. Też tak z punktu widzenia, powiedziałbym, pewnej funkcjonalności, równoległe słuchanie tekstu, wyświetlanie go na slajdach może się odbywać z wielkim pożytkiem dla naszych uczniów, dla obcokrajowców. To wykonanie, dające początek jakby refleksji nad stanem świadomości, nad stanem ducha emigranta, nad stanem ducha poety, to jest jakby jeden kierunek, w którym możemy pójść. Ten drugi kierunek, o którym myślę, wyznacza jakby pewna próba wizualizacji treści, które przed oczyma czytelnika stawia Cyprian Kamil Norwid. Na ostatnich zajęciach, przedstawiając Państwu fotografie odsłaniające architekturę sfinksów egipskich, fotografie ceramiki greckiej, zaznaczałem Państwu bardzo wyraźnie, że w edukacji obcokrajowców szalenie istotna jest dbałość
o zasadę stopniowania trudności, o to, że obraz może być odpowiednią drogą do słowa, może być jakąś formą ułatwienia. W tym wypadku, myśląc o drugim wykonaniu mojej piosenki drugiej Cypriana Kamila Norwida, chciałbym pomyśleć o obrazie, który wizualizuje ten tekst, o obrazie, który wprowadza nastrój i jednocześnie chciałbym jakby wrócić do samej formy gatunkowej. Moja piosenka, a więc coś, co w sposób wynikający, sposób oczywisty, wynikający z poetyki, wiąże tekst literacki z wykonaniem muzycznym, z melodycznością, z rytmicznością. Tak? Już ta powtarzalność tych fraz, która występuje u Norwida w pewien sposób na prawach refrenu, ona dodatkowo jakby podkreśla tutaj ten związek tego utworu z szeroko rozumianą muzycznością. I oczywiście, jeżeli wykonanie muzyczne, to takie wykonanie, które pewnie Państwu pierwsze przychodzi do głowy, muzyka, twórcę, który był w jakiś sposób szczególnie zafascynowany osobą, osobowością Cypriana Kamila Norwida. Muzyka, który nawet w swoim wyglądzie kreował się na kontynuatora tradycji norwidowskiej. Chodzi oczywiście o Czesława Niemena. I proszę Państwa, takie wykonanie właśnie Czesława Niemena, mojej piosenki drugiej, chciałbym Państwu teraz tutaj zaproponować. Proszę Państwa o chwilkę cierpliwości.
Proszę Państwa, to wykonanie Czesława Niemena jako ta druga forma, druga możliwość do uwzględnienia, niekoniecznie zamiast tej pierwszej, zamiast tego czytania Bożena Adamczyk, ona tutaj ma też rozmaite zalety, które pozwalają się wykorzystać w procesie dydaktycznym. Po pierwsze, proponowałbym tutaj przedstawienie uczniom całości tego nagrania po to, aby ta pewna ciągłość narracyjna, która zaprezentowana na tej wizualizacji, w jaki sposób do nich trafiła. Ten moment, kiedy słowa, które padają w tekście Norwida, one tutaj ukazane są czasami w sposób bardziej dosłowny, czasami w sposób bardziej metaforyczny, mogą na pewno znacznie ułatwić, chociażby na poziomie słownictwa, zrozumienie tutaj treści utworu. Potem proponowałbym już wykorzystywanie fragmentów tego nagrania jako pewnej wizualizacji, na którą trzeba nałożyć analizę konkretnych strof utworu Kamila Norwida. Tu oczywiście przestrzegam przed tym, co bardzo często niestety pojawia się w przestrzeni lekcji, zajęć, kiedy nauczyciele posługują się obrazem. Mianowicie chodziłoby o to, aby jednak ten obraz nie udosłownił przekazu, aby nie zatrzymał tego przekazu na poziomie znaczeń dosłownych. I zatem tu musicie Państwo oczywiście o tym pamiętać, że nawet zatrzymanie na pewnym slajdzie, na pewnym obrazie pokazującym, czy to gniazdo bocianie, czy tę strzechę, także musi być tutaj dopełnione wnikliwą analizą tekstu. Proszę Państwa, oczywiście te nasze godzinne zajęcia, one nie dają nam na tyle takiego komfortu, abyśmy tutaj mogli przeprowadzić bardzo złożoną analizę i interpretację tego utworu, ale chciałbym tutaj Państwu zwrócić uwagę przynajmniej na tych kilka elementów znaczących, na które należałoby zwrócić uwagę. Zwróćcie Państwo uwagę tutaj chociażby na kształt tej strofy pierwszej, od której Norwid zaczyna. A więc pewnym elementem znaczącym, elementem, który jakby stanowi oś nadbudowywania rozmaitych znaczeń, jest ów chleb, kruszyna chleba i ten gest, który tutaj Norwid podnosi do roli, no, wręcz powiedziałbym takiego gestu sakralnego, tak? Uniesienia tejże kruszyny chleba z ziemi, kruszyny chleba, która tutaj w sposób wyraźny, ewidentny, kojarzona jest jednak z dziełem Bożym. A więc mówi, że postrzeganie tego chleba jako dar niebios, jako dar Boga. Tu oczywiście w tle od razu gdzieś powinien się Państwu ukazać Kochanowski. Jako kontekst ja tutaj Państwu proponuję na Dom w Czarnolesie Jana Kochanowskiego, gdzie Jan z Czarnolasu mówi: to prasa moja, a zdarzenie twoje. No i właśnie tutaj ten chleb jako wynik ludzkiej pracy, ludzkiego trudu, tak? ludzkiego znoju, ale jednocześnie no, wyrastający za przyczyną Boga, za przyczyną jego działania. Jak popatrzymy na strofę drugą, również i tutaj mamy pewne znaki, które mogą ogniskować nasze myślenie. Mamy to gniazdo, tak, na gruszy bocianie. A więc kolejny znak, powiedziałbym taki przynajmniej dwutorowy. Z jednej strony ta grusza, prawda, i ten bocian. O tym bocianie już Państwu wcześniej wspominałem, tak zawłaszczony przez naszą kulturę.
Jednocześnie mamy tu od razu jakiś wpływ takiego myślenia magicznego, ugruntowanego gdzieś w takim folklorze wiejskim, że oto obecność tego gniazda bocianiego na domu jest zwiastunem pomyślności, jest pewnym zwiastunem tego, że oto mieszkańcy danego domostwa to ludzie dobrzy, to ludzie uczciwi, to ludzie prawi, to ludzie sprawiedliwi. No bo gdzieżby indziej bocian uwić swoje gniazdo, jeśli nie wśród takich ludzi. I ta druga nóżka tego obrazu tutaj u Norwida, a więc to gniazdo. Gniazdo, które ewidentnie ma tutaj te konotacje z domem. A jeżeli domem, to i ojczyzną. No. Bo też ten dom, ta ojczyzna z wiersza Norwida, ona jakby tutaj jest rozciągnięta pomiędzy takimi dwoma przestrzeniami. Przez przestrzenią ogólności i jednocześnie tą przestrzenią prywatności. Więc można myśleć o tym gnieździe w zarówno szerszym znaczeniu, jak i tym węższym. Jeżeli w tym węższym, to pewnie by tutaj można było mówić o tej małej ojczyźnie, o tej prywatnej ojczyźnie. Zarówno w tym sensie takim fizycznym, materialnym, jak i w tym sensie, duchowym. A więc już tylko wystarczy, że zrobimy taki rzut oka, takie mgnienie oka w stronę tych pierwszych strof, to widzimy ten obraz tego kraju idealnego, opartego na pracy, na trudzie, powiązany z tym myśleniem sakralnym, z myśleniem magicznym, gdzie ujawniają się wartości. Wartości świadczące o tym, że oto mamy do czynienia z krajem ludzi dobrych, z krajem ludzi szlachetnych. Ten aspekt sakralny, który przewija się przez te dwie pierwsze strofy, on jest jeszcze mocniej podkreślony w tej strofie trzeciej. Do kraju tego, gdzie pierwsze ukłony są jak odwieczne Chrystusa wyznanie, bądź pochwalony. Ta anafora na poziomie konstrukcyjnym, a więc do kraju tego, które rozpoczyna kolejne strofy, buduje pewien spójny obraz ojczyzny wyłaniający się z tego prywatnego krajobrazu pamięci, który niesie sobie Norwid. A zatem powiązanie spotkania z drugim człowiekiem, z warstwą sakralną, jakby nobilituje to, co staje się jakby tutaj dla mieszkańców tego kraju oczywiste. Staropolska gościnność, ona się tutaj wyraża jakby poszanowaniu pewnych praw wynikających z religii. Przywitanie drugiego człowieka zawsze wiąże się gdzieś z tą myślą o tym, że oto gość w dom to Bóg w domu. W drugim człowieku można postrzegać Boga. W nim sytuuje się jakby otwartość mieszkańców tego kraju na innego, otwartość na tego, który przychodzi w dom, którego trzeba przyjąć, któremu trzeba znaleźć odpowiednie miejsce. Polska obrzędowość powiązana chociażby z obchodzeniem świąt Bożego Narodzenia, ona bardzo wyraźnie podkreśla tutaj znaczenie tejże gościnności, otwartości na drugiego człowieka. Proszę Państwa, jakby zatrzymując się na chwilę w tej refleksji, to trzeba byłoby tu zwrócić uwagę przede wszystkim na dwie rzeczy. Z jednej strony na te komponenty kultury polskiej, kultury narodowej, które tutaj przed naszymi oczyma stawia poeta, a z drugiej strony zobaczyć, że oto otwiera się pewna przestrzeń do dyskusji ponad polską kulturą narodową. Temat chleba, jego roli, znaczenia, pewnej symboliki, którą mu się przypisuje, to jest temat, który świetnie otwiera na to, aby zastanowić się, jak chleb funkcjonuje w innych kulturach, jak jest postrzegany, jaka jest jego rola. No, w ogóle kwestia pokarmu w naszej kulturze jest mocno ugruntowana. Wystarczy sięgnąć do chłopów rejmontowskich, wystarczy sięgnąć do dziadów Mickiewicza, zwłaszcza do tej części drugiej.
ale to jest też przestrzeń do takiej wymiany doświadczeń. Podobnie ten symbol gniazda. To również jest przestrzeń do tego, żeby na poziomie doświadczeń kulturowych wymienić się pewnymi sposobami myślenia, które są przynależne mieszkańcom określonych krajów. Jest to też przestrzeń do tego, żeby dyskutować o obyczajowości, żeby wymieniać tutaj doświadczenia, żeby porównywać coś, co jest charakterystyczne dla bycia w określonym kraju. Tym samym jakby przestrzeń tej kultury narodowej, ona otwiera się na perspektywę wymiany doświadczeń, na szukanie tego, co wspólne, na szukanie tego, co uniwersalne. Myślę, że ta konstatacja, ona byłaby tu niezwykle wartościowa, że mimo iż idziemy w stronę integracji na poziomie kultury narodowej, aby obcokrajowcy mogli rozpoznawać te pewne znaki kultury narodowej, które dla nas są charakterystyczne, które dla nas są zasadniczo czytelne, są wyraziste, w pewien sposób są już stereotypizowane. I do odnoszenia ich do tego, co jest charakterystyczne dla jego kultury. Może się okazać, że te znaki mają duży wymiar uniwersalności. A nawet jeżeli w innych kulturach zastępowane są innymi znakami, to w tychże kulturach istnieją jakieś inne formy wyrażenia podobnej semantyki, tych samych znaczeń, tych samych emocji, tych samych przeżyć. Gdy patrzymy na strofę trzecią, czwartą, piątą i szóstą, to tam już dostrzegamy, że w tę przestrzeń tej mitologii, przestrzeń postrzegania kraju w kategoriach mitycznych wchodzą jeszcze pewne doświadczenia prywatne. Zwłaszcza w strofie czwartej, w strofie szóstej, gdzie dochodzi do głosu ta perspektywa tego indywidualnego ja. To poczucie takiego osamotnienia poety, tęsknoty za kimś, za czymś, coś, co jest trudne do uchwycenia, coś, co jest bardzo trudne do nazwania. Być może to gdzieś zaginiona miłość. No. Być może inne takie doświadczenia, które ostatecznie dla Norwida okazują się nie w pełni wyrażalne. No i jest jeszcze ta strofa piąta, która jakby sytuuje się pomiędzy tą przestrzenią tego intymnego doświadczenia poety, emigranta, tego prywatnego, a tego doświadczenia kraju ujawniającego się wyrażonych tutaj w poezji, krajobrazach pamięci. A więc tęskno jeszcze do beztęsknoty i do bezmyślenia, do tych, co mają tak za tak, nie za nie, bez światło cienia. A więc udręczona dusza emigranta, który jedynie myślą może wracać do tego kraju rodzinnego, kraju lat ojczystych, gdzie ten powrót jest ważny, istotny, duchowo pogłębiony, ale jednocześnie bolesny. I znowuż ta perspektywa tego, czego brakuje poecie, a co staje się znowu przedmiotem mityzacji. Do tych, co mają tak za tak, nie za nie. Oczywiście należy postawić pytanie, czy Norwid funkcjonując wśród polskiej emigracji, gdzie kwitnie hipokryzja, gdzie kwitnie zakłamanie, gdzie ewidentnie odczuwa on brak tego dobra, brak tych ludzi, którzy mają tak za tak, nie za nie, czy takich ludzi znalazłby Norwid w ojczyści. Myślę, że takie tutaj proste oddzielenie, że inni są Polacy na emigracji, inni są ci będący w kraju, ono by nas tutaj do niczego nie prowadziło. Raczej kluczem do takiego postrzegania rodaków, obywateli swojego kraju, znów jest to myślenie mityczne. To jest stan wyimaginowany, to jest stan oczekiwany, że oto w tym kraju znajdę tych ludzi, gdzie uczciwość, prawość będą jakby tymi elementami konstytutywnymi. No, oczywiście tutaj mamy z jednej strony uwzględnienie tego kontekstu kultury narodowej, z drugiej strony mamy wyjście w stronę Biblii. Proszę zobaczyć cytat z Mateusza. Niech wasza mowa będzie tak, tak, nie, nie. A co nadto jest, od złego pochodzi.
A więc ten biblijny klucz do odczytania tamtej strofy, on jakby pokazuje potrzebę takiej aksjologizacji przestrzeni ojczyzny, która dokonuje się w refleksji poety. Proszę Państwa, zapewne wymogi rozmowy lekcyjnej będą jakby skłaniały Państwa do jeszcze głębszego wejścia w strukturę tego tekstu. Tu się otwiera droga do eksploracji frazeologii, tu się otwiera droga do gromadzenia synonimów. Oczywiście z dwóch przyczyn. Z jednej strony, żeby pozwalać się lepiej obcokrajowcom osadzać w przestrzeni naszego języka. Z drugiej strony, żeby wszystkie te procesy polegające na oglądzie języka mogły Państwa i Państwa podopiecznych zbliżać do rozumienia tekstu, a tymczasem tym samym zbliżać do rozumienia i odsłaniania polskiej kultury narodowej, no i rozpatrywania jej w szerszych kontekstach. Jeżeli chodzi o te konteksty innych tekstów literackich czy tekstów kultury, to już tutaj Państwu zapowiedziałem wyjście w stronę Kochanowskiego. A więc Na dom w Czarnolesie, Fraszka. Było oczywiście zasadnym jest pytanie, czy nie jest ten tekst zbyt trudny z myślą o obcokrajowcach. I tu przede wszystkim nie myślę o jakiejś skomplikowanej strukturze myślowej, która wpisana jest w ten przecież krótki utwór, utrzymany w formie dosyć, byśmy powiedzieli, jednak mało obciążającej fraszki, no ale problemem zapewne byłoby tutaj to słownictwo. No, niewątpliwie ta bariera języka, ona w odniesieniu do tego tekstu może być widoczna, ale być może jest ze względu na krótkość tego tekstu, to jest dobra przestrzeń do tego, żeby zaplanować pracę w parach, pracę w grupach, gdzie ten uczeń polski współpracujący ze swoim kolegą z zagranicy będzie mógł temu koledze pomóc na poziomie języka. Jest to też taka może możliwość, żeby zaangażować w większym stopniu słowniki na tego typu zajęciach. Jest to też przestrzeń, żeby pokazać, że pewne słowa, które istnieją do dzisiaj w polskim języku, no one kiedyś funkcjonowały w nieco innej formie. Uległy rozmaitym zmianom, uległy rozmaitym przekształceniom. Być może nasi uczniowie będą tutaj mieli obcokrajowcy również swoje doświadczenia, będą mogli podzielić się także swoimi obserwacjami z tego, jak w ich krajach ojczystych język ulega zmianie, na ile z tego typu procesami też mieli do czynienia, na ile sobie z tego typu procesów zdają sprawę. Tutaj, żeby znowuż, proszę Państwa, ułatwić nieco pracę, można zaproponować odtworzenie nagrania utworu. Mam nadzieję, że teraz uda mi się lepiej, ponieważ no, problem z tym wykonaniem Niemena był taki, że musiałem Państwu nieco inną drogą to nagranie przedstawić niż pierwotnie planowałem. Zobaczymy. No tu może już nie będzie takich problemów, mam nadzieję. Zatem posłuchaj. Jan Kochanowski, Na dom w Czarnolesie. Panie, to moja praca, a zdarzenie Twoje. Raczysz błogosławieństwo dać do końca swoje. Insi niechaj pałace marmurowe mają i szczerym złotogłowem ściany obijają. Ja, Panie, niechaj mieszkam w tym gnieździe ojczystym, a Ty mnie zdrowiem opatrz i sumieniem czystym, pożywieniem uczciwym, ludzką życzliwością, obyczajmi znośnymi, nieprzykrą starością. Proszę Państwa,
Tu oczywiście takim jednym z elementów ćwiczenia wykorzystywanego do zbliżenia z tekstem, no można byłoby tutaj zrobić coś takiego, że chociażby to gniaździe zastąpić słowem gniazdo, sumieniem zastąpić słowo sumienie, tak pokazywać właśnie przestrzeń tych zmian. No ale to już jest jakby kwestia w Państwa gestii, czy Państwo będziecie chcieli z tego typu zabiegów skorzystać. Oczywiście oprócz wymowy tego utworu kochanowskiego, tak, odsłonięcia znowuż pewnych wartości, które były bliskie przecież także Norwidowi. Wiemy zresztą, że rzecz czarnoleska dla Norwida była bardzo, bardzo istotna. Mamy tutaj też taką przestrzeń, powiedziałbym mało inwazyjną, do tego, żeby jednak zwrócić uwagę tym obcokrajowcom, że ta myśl i sama obecność Jana Kochanowskiego w naszej kulturze jest bardzo istotna, bardzo ważna. Że w jego twórczości, oprócz tego, że on staje się tutaj, no, w pewien sposób rewolucjonistą, jak chodzi o język polski, tak, znajdują się pewne płaszczyzny myślowe, które w polskiej literaturze trwają, odżywają w twórczości innych poetów, których się sięga, do których się nawiązuje. No. Tutaj mamy kilka tych przestrzeni, które są bliskie Norwidowi, a więc kwestia owej pracy, która jest tym Bożym zdarzeniem. Praca, która jest postrzegana jako dar. Praca, która przyczynia się do mnożenia owego chleba, który pojawiał się u Norwida. Pojawia się aspekt tego gniazda ojczystego. Tego gniazda ojczystego, które Kochanowski ma, które utożsamia z tą swoją wsią, Czarnolasem, gdzie próbuje wieść ten żywot człowieka poczciwego i tego gniazda ojczystego, o którym wiemy, że Norwid został pozbawiony, utracił go. Jak popatrzymy na te trzy ostatnie wersy, to gdzieś tutaj od razu przychodzą nam do głowy te słowa Norwida, jego tęsknota za ludźmi, którzy mają tak za tak, nie za nie, bez światło cienia. A więc jest tu odwołanie do pewnej aksjologii, która była bliska zarówno jednemu, jak i drugiemu poecie. To oczywiście w kontraście do tych wartości, z których Kochanowski rezygnuje, które odrzuca, które poddaje krytycznej ocenie. To są te wartości, których Norwid jakby został pozbawiony siłą rzeczy, znajdując się w takiej, a nie innej sytuacji ekonomicznej, społecznej, czy też politycznej. I proszę Państwa, jako ostatni kontekst do tak pomyślanego cyklu zajęć pomyślałem o Chełmońskim i o jego bocianach. To jest ten moment, da, podczas analizy drugiej strofy tekstu Norwida, żeby odwołać się także do tego kontekstu. Tym bardziej, że obraz Chełmońskiego, on znowu uruchamia pewien sposób myślenia o polskiej kulturze. Pokazuje jej rustykalne źródła, rustykalną genezę. Tak? Gdy popatrzymy na te zwierzęta, które znajdują się na drugim planie, widzimy ten trud, widzimy tę pracę. Tak? Czyli to, co staje się jakby źródłem, tak? Źródłem, początkiem, tym, co wpisuje się w taką najbardziej archaiczną wspólnotę myślenia narodowego. Zresztą ten obraz tutaj ojca i syna, no, prawdopodobnie chłopak przynosi jedzenie swojemu tacie, który tu ciężko pracuje w polu, i ten wzrok utkwiony w niebo, wzrok utkwiony w bociany, które przemieszczają się tutaj nad głowami naszych bohaterów. On też może być tutaj takim elementem znaczącym. Zapewne co innego widać w oczach chłopca, co innego widać w oczach ojca. A więc ci ludzie ukazani na łonie natury, na łonie przyrody, tak, wpisani w pewną cykliczność przemian tego świata, ta cykliczność, która jest szczególnie ważna dla przestrzeni wsi, dla życia ludzi wsi. Być może ojciec zastanawia się nad tym,
jaka będzie pogoda, zastanawia się nad tym, jak ułożą się plony, czy będą obfite, czy natura będzie na tyle łaskawa i życzliwa, aby ta ziemia przyniosła odpowiedni owoc, aby zapewniła życie, aby zapewniła przetrwanie. Ojciec wie, że potrzebna jest tutaj jego praca, jego trud, jego staranie, no ale jednocześnie bardzo potrzebna jest także ta dobrotliwość świata natury, przyrody, która tu u nas oczywiście w tej kulturze nieodłącznie wiąże się z łaskawością Boga. Być może w oczach syna widać coś już zupełnie innego, prawda? Jakąś fascynację światem natury, przyrody. On wychodzi jeszcze z tej przestrzeni postrzegania świata w kategoriach paidialnych, w kategoriach dziecięcych. Na razie jeszcze te troski ojca są mu obce, tak? Więc inne postrzeganie świata natury. Oczywiście, proszę Państwa, patrzę na ten czas, który tutaj na liczniku nieubłaganie upływa i zdaję sobie sprawę, że tylko mogłem Państwu pewne kwestie pokazać, zasygnalizować, że w gruncie rzeczy wszystko, co najważniejsze, musi się dokonać w tej przestrzeni lekcyjnej, indywidualnego i grupowego namysłu nad tekstami, które tutaj Państwu zaproponowałem. Oczywiście na koniec znowu szczypta myślenia teleologicznego, a zatem myślenia o celach. Kluczowym jest, aby po opracowaniu tych materiałów nauczyciel mógł sobie jasno określić, jaki jest cel, jaki jest sens wejścia na lekcje, na zajęcia z tego typu materiałami dydaktycznymi. I myślę, że ta pierwsza i najważniejsza odpowiedź, ona wiąże się z dwoma elementami, o którym tu Państwu już wielokrotnie mówię. A więc, żeby uruchomić tę perspektywę integrowania kulturowego, pokazać to, co konstytuuje, buduje, integruje wspólnotę narodową w Polsce, w naszym myśleniu o literaturze i kulturze, a jednocześnie, żeby za przyczyną pewnych znaków konstytuujących naszą kulturę narodową otwierać się na rozumienie, czytanie innych kultur, aby nastawić się na to, że to, co wydaje nam się absolutnie typowe dla polskiej kultury, szukać tego w kulturze uniwersalnej, albo szukać przynajmniej odpowiedników tego, co w kulturze uniwersalnej. Jest to w pewien sposób też droga do tego, aby obcokrajowcy poznawali dzieła w naszej literaturze i kulturze ważne. Ale zwróćcie Państwo uwagę, że ta płaszczyzna tej ważności, ona jest tutaj jednak utrzymana na dalszym planie. Bo przecież nie idzie o kulturoznawstwo. W ogóle nie idzie o znawstwo. Raczej chodzi o to, aby zarejestrować w swojej świadomości istnienie twórców, którzy w polskiej kulturze są ważni, istotni. Ale rzecz ważniejsza jest taka, aby za pośrednictwem ich twórczości docierać do znaków i symboli, które w naszej kulturze funkcjonują i stają się jakimś elementem porozumienia narodowego. Zwróćcie Państwo uwagę, że nieznajomość tych znaków, nieznajomość tych elementów semantycznych i znaczeń zatem, które z nimi są powiązane, ona w dużej mierze znacznie zubaża kontakt obcokrajowca z naszą kulturą. Zdecydowanie ogranicza możliwości jej rozumienia. Dla polskich uczniów interesujące może być to, że pewne znaki, które są przypisywane naszej kulturze, oni mogą odnajdywać i ich odpowiedniki tych znaków w innych kulturach, czym mogą im pomóc ich koledzy z innych krajów. Oczywiście mamy tutaj po drodze rozmaite cele szczegółowe. Możemy pracować nad rozwijaniem słownictwa, nad frazeologią, nad wykorzystaniem synonimów. Dostarczamy jakby możliwości do doskonalenia narzędziowni analityczno-interpretacyjnej. A zatem bogactwo tutaj rozmaitych możliwości dydaktycznych, które daje ten cykl, wydaje się tutaj szerokie. Proszę Państwa, na tym chciałbym zakończyć te dzisiejsze zajęcia.
życząc Państwu powodzenia w pracy dydaktycznej, z taką cichą nadzieją, że być może te materiały, które tutaj Państwu zaprezentowałem dzisiaj, poprzednim razem, stanowiące dopełnienie tego ujęcia teoretycznego, które Państwu zaprezentowałem na wcześniejszych wykładach, one w jakiś sposób wspomogą Państwa pracę edukacyjną, no i będą z pożytkiem przez Państwa wykorzystane w szkole czy na zajęciach uczelni. Dziękuję Państwu bardzo.